Niespodziewany zwrot akcji nastąpił w sprawie interpelacji radnego Jacka Niedźwieckiego, który w listopadzie zainterpelował do prezydenta miasta o wykonanie na chodnikach napisów ostrzegawczych dla pieszych i rowerzystów. Doszło tutaj do bardzo zasadniczej zmiany tej decyzji, jednak takie napisy pojawią się. Napisy na ścieżkach rowerowych, które krzyżują się ze skrzyżowaniami ulic, pojawią się tam napisy "zwolnij rowerzysto". Doszło tutaj do swego rodzaju, można powiedzieć, refleksji. Nie sposób odnieść wrażenia, że prezydent Suwałk zamiast ślepo uwierzyć w suche statystyki, wsiadł za kierownicę i doświadczył wrażeń, jakie dotykają po kilka razy dziennie kierowców zbliżających się do przejazdów rowerowych wiodących przez suwalskie jezdnie. Mając na uwadze, że ruch rowerowy sukcesywnie się nasila, a niebawem ruszy też system roweru miejskiego, taka odpowiedź jest jak najbardziej satysfakcjonująca.